witaj. Ja jestem Rivet. Nadeszła najwyższa pora, aby po raz kolejny zagrać w grę. Usłyszysz 5 strasznych zagadek. Czy jesteś w stanie odgadnąć ich przerażające drugie dno? Odpowiedz na nie w komentarzach. Nie sugeruj się odpowiedziami innych, bo każda sytuacja może mieć wiele wyjaśnień. Odpowiedzi do zagadek z poprzedniego odcinka są na moim fanpage'u. Link w opisie. Jeżeli podoba Ci się ten cykl, sugeruję rzucić łapką w górę. Zaczynajmy. Numer 1. Jest 8 pigułek. Wszystkie mają ten sam rozmiar i kolor. Jedna pigułka waży odrobinę więcej i jest trująca. Masz zrównoważoną wagę i możesz użyć jej tylko 2 razy. W jaki sposób znajdziesz zatrutą pigułkę? Numer 2. Młode małżeństwo poleciało na urlop do Florydy. Para zarezerwowała miejsca w ładnym hotelu. Podczas urlopu małżonek został zamordowany. Policja przeszukała ich pokój i znalazła aparat fotograficzny, bilet lotniczy i krem do opalania. Policja natychmiast aresztowała żonę. W jaki sposób dowiedzieli się, że to ona zamordowała męża? Numer 3. Policja znalazła zwłoki mężczyzny leżącego na polu pokrytym śniegiem. Został on zamordowany. Policjanci dostrzegli ślady kół prowadzące daleko za pole. Podążając za nimi, dotarli na pobliskie gospodarstwo. W domu znaleźli starszego mężczyznę i niepełnosprawną kobietę siedzącą na ganku. Przesłuchali staruszka oraz kobietę i odkryli, że oboje z nich mogą jeździć. Aresztowali kobietę pod zarzutem morderstwa. Dlaczego ją? Numer 4. Morderca zadźgał swoją żonę nożem na 7 piętrze. Zjechał windą na parter, po czym przypomniał sobie, że zostawił narzędzie zbrodni na 7 piętrze. Wszedł do windy, wjechał na 3 piętro, a resztę drogi na 7 piętro pokonał schodami. Dlaczego? Numer 5. Do baru wpada facet z zamiarem poproszenia o szklankę wody. Wydaje jednak tylko pewien dźwięk. Barman momentalnie wyciąga pistolet i mierzy w głowę gościa. Ten mu mówi dziękuję i wychodzi. Barman chowa spokojnie pistolet, jakby nic się nie stało i wraca do swoich zajęć. O co tu chodzi?